Witam serdecznie. Nazywam się Cezary Bogusz. Witam Państwa z siedziby firmy SNS Foods w Łodzi. Ja mam przyjemność dzisiaj Państwu opowiedzieć i przybliżyć Państwu temat salmonelli w polskim drobiu i w ogóle w mięsie drobiowym. Salmonella jako rodzaj bakterii należy do rodziny Enterobacteriaceae. Rodzaj salmonella w chwili obecnej liczy ponad 2200 antygenowo rozróżnianych typów serologicznych bakterii. Bardzo dużo. Tych typów jest tak dużo, że zostały one wyodrębnione w szczególne rodzaje. Wiemy, że salmonella jest bakterią względnie beztlenową, a więc może się rozwijać w środowisku tlenowym, ale również w środowisku beztlenowym. Temperatura, w której najlepiej rozwija się bakteria salmonella, to temperatura 37 stopni Celsjusza. Zakres temperatur, w których ta bakteria może przeżyć, to jest od 5,3 do 45 stopni Celsjusza. W tym momencie pragnę Państwu przypomnieć, że prawidłowa temperatura podrobów drobiowych to temperatura od 0 do 3 stopni Celsjusza, a mięsa drobiowego od 0 do 4. A więc widzimy tą różnicę, że powyżej 4 stopni, kiedy zaczyna się rozwijać salmonella, to nie jest już prawidłowa temperatura mięsa drobiowego. I należy na to zwracać uwagę. pH, które decyduje o również strukturze mięsa, jego smakowitości, to odpowiednie dla rozwoju to jest od 4 do 9 pH, a prawidłowe pH mięsa drobiowego zawiera się w tych granicach od 5,9 do 6,2. Pałeczki salmonelli wykazują większą przeżywalność w pomieszczeniach zamkniętych. Na przykład w kurniku trwa ten okres nawet do 3 miesięcy. Dłużej aniżeli na otwartej przestrzeni. Przy wahaniach temperatury od minus 2 do 34 stopni Celsjusza i wilgotności względnej od 30 do 70%, bakteria ta zachowuje żywotność nawet do 105 dni. Jest to trudna bakteria do zwalczenia. W glebie salmonella może żyć nawet do 320 dni, prawie rok. W wodzie do 60, a w puchu i pierzu do 160 dni. Na skorupkach jaj do 10 dni, co jest istotne dla nas jako dla konsumentów, którzy kupują jaja w sklepach. W pyle inkubatorów nawet do 3 tygodni. Jakie są źródła zakażenia tej salmonelli? Źródłami zakażenia są stada rodzicielskie, czyli te stada, które produkują jaja wylęgowe. To są stada produkcyjne, czyli stada, gdzie hodowane są brojlery, które idą na ubój. Środowisko wokół piskląt po wykluciu. Pasza, woda, powietrze, ściółka. Trzeba pamiętać, że jedna peletka kału to jest około co najmniej 105 bakterii. W inkubatorze, to też jest miejsce źródłem zakażenia dla kur, jedna nioska stada reprodukcyjnego zaraża od 140 do 170 piskląt. Źródłem zakażenia dla mięsa drobiowego jest również rzeźnia i zakład rozbioru. Pracownicy, zwierzęta gospodarskie, dzikie ptaki i gryzonie. Eliminacja salmonelli jest trudna. Jest trudna, długa, droga i wymaga zaangażowania wszystkich etapów produkcji. Widzą Państwo na slajdzie, że właściwie od samego początku do samego końca, czyli do sklepu, można tą salmonellę albo wyeliminować, albo ograniczyć. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym całym łańcuchu, powinny się starać, aby przestrzegać wszystkich zasad. Mamy czyste linie, czyli te kury, które są jak gdyby prarodzicielskie. Mamy stada prarodzicielskie, mamy stada rodzicielskie i wszystkie po kolei te etapy, które są na całym łańcuchu przemysłu drobiarskiego, powinny zwracać bardzo baczną uwagę na salmonellę. Salmonella to nie jedyny problem w tuszkach drobiowych. Salmonella enteritidis, Typhimurium, ale mamy kolejne bakterie, takie jak Staphylococcus, Listeria i na to wszystko zakłady, szczególnie rzeźnie i zakłady rozbioru, powinny zwracać szczególną uwagę, powinny pobierać próbki do badań,
i powinny w odpowiedni sposób reagować w momencie, kiedy mamy wyniki pozytywne, czyli takie, które stwierdzają obecność salmonelli. Salmonella jest bardzo poważnym problemem. Teraz powiedzmy chwilę o tych problemach, które mogą spotkać nas, konsumentów. Salmonella jest chorobą odpowiadającą za większość ostrych zatruć. I powiedzmy sobie szczerze, tylko nieliczne osoby, które czują objawy, o których zaraz opowiem, zwracają się o pomoc do lekarza. A te objawy występują od 6 do 72 godzin od momentu spożycia zanieczyszczonego pokarmu. Bakteriami oczywiście. Choroba przeważnie manifestuje się wodnistą, bardzo szybką biegunką, tępymi bólami brzucha, mdłościami i bardzo uporczywymi wymiotami. Dość często przy takich objawach osoby mówią: zatrułem się czymś, ale rzadko która osoba decyduje się, aby podjąć próbę zidentyfikowania tego zatrucia. Tym zaburzeniom zwykle towarzyszy gorączka, nawet do 39 stopni. Ból głowy, dreszcze oraz ogólne rozbicie. Burzliwe objawy ustępują już po 2-3 dniach. Choroba jednak rozwija się dalej, a aż do całkowitego wyzdrowienia, które występuje około 7 dnia. Niestety po przebyciu choroby pałeczki mogą być dalej wydalane skałem, a więc osoba, która przeszła takie zatrucie, a mieszka w domu razem z rodziną, może być dalej źródłem zakażeń dla wszystkich osób, które mieszkają razem z nim. Ludzie zakażają się poprzez spożycie zakażonych produktów odzwierzęcych w postaci jaj, mięsa i mleka, a przeważnie produktów zawierających surowe jaja. Mamy w tym majonezy, kremy, różne lody, zupy i zupki dla niemowląt oraz rozdrobnione przetwory mięsne, przede wszystkim tatar, pasty rybne, galaretki, pasztety i pierogi. Salmonella to choroba, to bakteria, która ginie w temperaturze od 60 do 65 stopni Celsjusza. To bardzo ważna informacja dla wszystkich osób, które przygotowują pokarmy, nie tylko dla siebie, dla rodziny, ale także we wszystkich stołówkach, jadłodajniach, we wszystkich restauracjach. Najważniejsze jest dokładne gotowanie i smażenie drobiu przed ich zjedzeniem. Gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie, wszystko powinno się odbywać w temperaturze, która jest na pewno wyższa od 65 stopni Celsjusza. A więc jeżeli korzystamy z jakiegokolwiek przepisu, który możemy wyszukać chociażby na pierwszej, lepszej stronie internetowej, sprawdźmy, czy w tym przepisie jest zastosowana odpowiednia temperatura. Tylko odpowiednia temperatura plus do tego odpowiedni czas zapewni nam, że produkt, na przykład mięso drobiowe, jeżeli miało w sobie salmonellę, zostanie ta salmonella w skuteczny sposób zabita. Musimy zwrócić uwagę na przestrzeganie terminów przydatności, na terminy ważności tych produktów, które kupujemy w sklepach. Często zdarza się tak, że spożywamy takie produkty następnego dnia, już po tej dacie, która jest wskazana na etykiecie, i stwierdzamy, że na pewno nam nic się nie stanie. Musimy pamiętać o bardzo istotnej sprawie, o tym, co mówiłem na samym początku, że jeżeli przechowujemy drób w niskiej temperaturze, to albo ten drób mamy w stanie zamrożonym, czyli około minus 18 stopni Celsjusza, albo przetrzymujemy ten drób w lodówce, ale pamiętajmy o tym, żeby w tej lodówce było maksymalnie 4 stopnie Celsjusza. Mycie jaj przed gotowaniem w ciepłej wodzie. Generalnie jajka powinny być przyniesione ze sklepu, powinny być sparzone, powinny być włożone do osobnego pojemnika zamkniętego w lodówce, a wytłaczankę polecam natychmiast wyrzucić. Nigdy nie należy ponownie zamrażać rozmrożonego drobiu. Więc jeżeli kupujemy znane obecnie w sklepach jakieś mega paczki, na przykład fileta drobiowego, to jeżeli kupujemy ten filet w stanie świeżym i jest ta mega paczka bardzo duża, a wiemy, że w naszym domu mieszka 3-4 osoby, spróbujmy to podzielić od razu na 2 obiady i osobno zamrozić po to, żeby nie było problemu przy rozmrażaniu.
Całkowite rozmrażanie drobiu stosujemy tylko przed obróbką termiczną. A więc jeżeli wiemy, że gotujemy, smażymy, rozmrażamy ten drób, ale rozmrażamy to w taki sposób, żeby ten drób osiągnął temperaturę od 0 do 4 stopni. Przechowywanie w lodówce surowego mięsa i jaj musimy sobie zorganizować, aby ten drób, aby to świeże mięso, ani jaja, nie stykały się z innymi produktami. Mycie detergentem i wyparzanie desek i noży po krojeniu mięsa. Jest to bardzo istotna rzecz. Najlepiej, jeżeli w domu mamy dwie albo trzy deski do krojenia, ale tylko jedną używamy do krojenia, do przyrządzania świeżego drobiu. I pamiętajmy o tym, że wszystkie te narzędzia, które wykorzystujemy do krojenia drobiu, zaraz po użyciu powinniśmy porządnie umyć z detergentem w bardzo gorącej wodzie. Nawyk mycia rąk po kontakcie z mięsem powinien wejść nam jak gdyby w taki nawyk naturalny. Wszyscy ci, którzy lubią gotować, lubią kucharzyć, powinni mieć to na uwadze, że dotykam drób i natychmiast myję ręce. Nie myjemy drobiu po przyniesieniu do domu. To jest jedna z tych rzeczy, na które ja zwracam szczególną uwagę i bardzo często opowiadam to kolegom i koleżankom, że jeżeli kupujemy drób w sklepie, przynosimy do domu, to nigdy nie płuczemy go pod kranem, gdyż zawsze jest obawa taka, że woda, która niby nam myje ten drób, kapie dookoła, a jeżeli jest salmonella, to ta salmonella za chwilę zostanie przeniesiona na wszystkie okoliczne jak gdyby miejsca obok naszego kranu. I pamiętajmy, wytłaczanki wyrzucamy. Zwalczanie salmonelli jest bardzo trudnym zadaniem ze względu na obecność zarazków we wszystkich etapach produkcji. Jakie są główne sposoby walki z tą chorobą? Stosujemy szczepienia ochronne u kurcząt, unikamy zakażonej paszy, czyli kupujemy tą paszę, w tym momencie te słowa kieruję do hodowców, kupujemy tą paszę ze sprawdzonych źródeł. Możemy zawsze zażądać bądź poprosić o to, żeby dostarczono nam aktualne wyniki badań. Stosujemy probiotyki i preparaty zakwaszające paszę. To jest też uwaga do hodowców. Mamy zakwaszoną wodę pitną przed i w okresie ubojowym. I eliminujemy pajaczki salmonelli ze środowiska życia ptaków poprzez mycie i dezynfekcję pomieszczeń. Dokładne czyszczenie klatek stosowanych do transportu ptaków. A więc to są wszystkie zalecenia do hodowców, ale to są bardzo drobne rzeczy, które później powodują, że problemu z salmonellą możemy uniknąć. Oczywiście stosujemy antybiotyki i ta antybiotykoterapia wydaje się skuteczna w pierwszej fazie leczenia. Niestety badanie kału kur po pewnym czasie ukazuje obraz nosicielstwa, a bezobjawowi nosiciele, u których odnajdujemy szczepy z wykształconą antybiotykoopornością, są największym problemem w polskim drobiarstwie. Mamy w Polsce od wielu lat krajowy program zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach brojlerów gatunku kura. Mówię tutaj o salmonelli typhimurium i enteritidis. Obecny program trwa od roku 2020 do roku 2022. Wiele osób jednak podważa jego wiarygodność. Podważa sam fakt, że próbki pobierane przez właścicieli są w różny sposób traktowane i często trafiają do laboratorium już po pewnej obróbce termicznej. To jest problem, na który bardzo często zwracają uwagę zakłady, przede wszystkim oczywiście rzeźnie, do których trafiają brojlery. I z tego, co jest powszechnie już wiadomo, coraz większa liczba zakładów polskich rzeźni stosuje swoje własne badania. Powołuje grupy specjalne swoich pracowników, którzy odwiedzają poszczególne kurniki, pobierają próbki do badań i są to już badania, które przeprowadza rzeźnia i w 100% wie, że na danej fermie tej salmonelli nie ma. Badania w rzeźniach i zakładach rozbioru w ramach kryterii higieny procesu występują raz w tygodniu przez 30 tygodni i w momencie, kiedy przez te 30 tygodni mamy wyniki mówiące nam, że salmonelli w tuszkach nie ma, ten czasookres pobierania tych próbek możemy wydłużyć raz na 2 tygodnie.
Tuszki po uboju oczywiście muszą być schłodzone. I to schładzanie tuszek musi nastąpić jak najszybciej, musi być jak najbardziej wydajne, właśnie po to, jak powiedziałem na samym początku, żeby ta temperatura mięsa drobiowego jak najszybciej osiągnęła temperaturę od 0 do 4 stopni. Bo wiemy, że powyżej 4 stopni zaczyna się rozwijać salmonella. Metody schładzania tuszek w polskich zakładach, w polskich rzeźniach generalnie są trzy. To jest metoda obiewowa, obiewowo-natryskowa i imersyjna. Z tego, co wszyscy powszechnie wiedzą, najbardziej powszechna jest obiewowo-natryskowa. Niemniej jednak polski drób zyskuje największą cenę na rynkach zachodnich w momencie, kiedy zastosowana jest metoda obiewowa. Salmonella drobium, czyli Salmonella gallinarum, pullorum, enteritidis, tyfimurium, to choroba zakaźna zwierząt podlegająca obowiązkowi rejestracji. To nie może być, nie ma z takiej sytuacji, że pojawia się choroba na kurniku w hodowli, a inspekcja weterynaryjna nie jest informowana o tym, że mamy taki czynnik chorobotwórczy na kurniku. Salmonella species na poziomie 0, czyli nie ma ani jednego rodzaju salmonelli, nieobecna w 25 gramach, jest wysyłana tylko i wyłącznie do Szwecji, Finlandii i Danii. Te trzy państwa stosują bardziej rygorystyczne zasady niż w całej Unii Europejskiej. Jest to szeroko badane i tam nie może być żadnej salmonelli. Jeżeli chodzi o salmonelle tyfimurium i enteritidis, nieobecne w 25 gramach, taki rygor występuje do pozostałych państw Unii Europejskiej, czyli trochę mniejsze wymagania. Salmonella species, czyli nieobecne w 25 gramach, obowiązuje w różnych produktach. Mamy w mięsie mielonym, w mięsie surowych, w surowych wyrobach mięsnych, na przykład metka, w momie, w produktach mięsnych przeznaczonych do spożycia na surowo, produkty z mięsa drobiowego przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej, skiełkowane nasiona, owoce i warzywa. Tu już trochę wykroczyłem poza obręb drobiarstwa. Jeśli badania zgodności z kryteriami bezpieczeństwa dadzą niezadowalający wynik, to nie oznacza od razu, że dane mięso ma zostać poddane utylizacji. Możemy takie mięso skierować do zakładu, który za zgodą właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii zostanie poddane obróbce termicznej, następnie zbadane, czy ten czynnik został wyeliminowany i takie mięso może być skierowane powtórnie na rynek. Nawiązując rozmowy handlowe ze wszelkimi firmami, które biorą udział w całym łańcuchu, jeżeli chodzi o mięso drobiowe, musimy zadać pytania, czy przeprowadzają badania u hodowców, badania własne, które nie są obciążone żadną niepewnością, jeżeli chodzi o laboratoria. Czy mogą przesłać swoje badania do nas, które dotyczą badania salmonelli i campylobacter? Czy mogą przesyłać kopie innych badań, które są prowadzone w ramach monitoringu krajowego? Chciałbym na koniec Państwu powiedzieć, że w roku 2019 cały drób, który został ubity w Polsce, to jest ponad 1 400 000 000 sztuk. A samego brojlera ubitego w 2019 roku było 1 260 000. Stąd Polska jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o produkcję mięsa drobiowego w całej Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że wysyłając próbkę do badań do laboratorium w poniedziałek i wybierając metodę PCR, otrzymujemy wynik po 48 godzinach. Bardzo dziękuję za uwagę. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kierować na adres mailowy, który widzą Państwo na slajdzie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.